Mimo niesprzyjających warunków udało mi się wyjechać z miasta w poszukiwaniu miejsca, gdzie będę mógł się osiedlić. Nie spodziewałem się jednak, że znajdę tak piękne i klimatyczne miejsce. A może to moje omamy? Jechałem przed siebie, nasłuchując kropli deszczu uderzających o szybę. Co chwilę słyszałem grzmoty, a ja poczułem się, jakby był to koniec świata. Moją receptą na spokojną podróż był włączony tempomat z dosyć niską prędkością, aby nie spowodować niepotrzebnej kraksy. Nie wiedziałem dokładnie, gdzie chcę dojechać, ale marzył mi się kawałek terenu poza miastem, gdzie będę mógł przez chwilę poczuć spokój. Jechałem od samego rana, dlatego około godziny 10 zrobiłem sobie postój, aby rozprostować nogi, coś przekąsić oraz oczywiście zapalić fajkę. Ruszyłem dalej, a na najbliższym zakręcie przywitała mnie blokada policyjna z garstką nieżywych funkcjonariuszy, dlatego od razu wcisnąłem gaz w podłogę i odjechałem do tyłu. Pomyślałem, że jest ich na tyle mało, że sobie z nimi poradzę, a mogą mieć przy sobie coś ciekawego. Policjanci nie mieli nic, co by mnie interesowało, natomiast z bagażnika samochodu zabrałem celownik optyczny, pas do broni oraz pudełka nabojów. Rozbiłem szybę w jednym radiowozie i zabrałem stąd okulary przeciwlotnicze, w których wyglądałem jak prawdziwy szeryf. Na sam koniec wyłączyłem syreny, aby nie ściągało to zombiaków na drogę. Łyczek wody po tym krótkim wysiłku i mogłem ruszać dalej. Dosłownie za 2 minuty wyskoczyła mi pokaźna horda przed maską, którą chciałem oczywiście wyminąć, ale coś rzuciło mi się w oczy. Plecak wyprawowy. Musiałem go mieć, więc zatrzymałem się z piskiem opon, wyjąłem strzelbę z bagażnika i zaczęła się krwawa masakra. Jednym strzałem potrafiłem trafić kilku zombiaków naraz, jedynym minusem było to, że strzelba była głośna, ale nie przejmowałem się, bo byłem w dziczy. Pozostałych trupiaków wykończyłem siekierą i zabrałem ze sobą plecak, wszystko poszło zgodnie z planem. Byłem z siebie dumny. W końcu przestało padać, a ja pokonywałem coraz to więcej kilometrów. Spojrzałem na zegarek i gdy dobijała 18, skręciłem w pierwszą lepszą polną dróżkę, aby odpocząć i trafiłem na ładny drewniany dom. Zaparkowałem pod wiatą i zacząłem sprawdzać, co się znajduje w środku, kiedy to zauważyłem przepiękne trofeum jelenia na ścianie. Muszę to sobie zabrać, pomyślałem. Na górze zauważyłem rozbite okno, więc najprawdopodobniej ktoś stamtąd wyskoczył. Wszedłem bocznymi drzwiami i sprawdzałem parter z siekierą w gotowości, ale słyszałem stuk od drzwi z góry. W jednym pomieszczeniu była starsza domowniczka i nawet nie zrobiło mi się jej szkoda, zapewne i tak przeżyła większość życia w spokoju. A może już się zbyt przyzwyczaiłem do zabijania? Wyszedłem na zewnątrz, żeby spojrzeć na okolice, ale było tu cicho i pusto. Przebijał się tu jedynie dźwięk ćwierkających ptaków. Założyłem na plecy mój nowy plecak, przeniosłem kilka puszek z jedzeniem do samochodu oraz zjadłem kolację. Następnie zacząłem podziwiać wiszące trofeum, rozkręciłem telewizor oraz tak jak obiecałem, zdjąłem jelenia, którego zaniosłem do samochodu. Z rana trzeba było wyruszać dalej, więc legnąłem na łóżko, aby się wyspać. Nie wiem, czy obudziłem się sam, czy z pomocą tego cholernego budzika, ale pobiegłem do drugiego pokoju go wyłączyć. Byłem taki zdenerwowany, że aż rzuciłem nim o ziemię. Szybkie śniadanie o godzinie 5 i można było jechać w dalszą trasę. Wróciłem na główną drogę i uświadomiłem sobie, że ta pogoda się na mnie uwzięła. Jak nie deszcz, to biała mgła, przez którą ledwo co było widać. Zauważyłem jakieś pole po lewej i skręciłem w najbliższą dróżkę, mając nadzieję, że znajduje się tu wolna farma. Najpierw zauważyłem jeziorko, a potem to. Ależ jest tu pięknie, pomyślałem. Duże posiadłości, jezioro obok, po prostu poezja. Od razu zacząłem sprawdzać pierwszy dom, który wyznaczyłem jako moją główną bazę. Nie chciałem tu nic zniszczyć, więc ostrożnie przeszukiwałem dom. W jednym pomieszczeniu na górze znalazłem domownika, którego wyciągnąłem na korytarz i tu zatłukłem. Będę musiał to posprzątać. Od razu wyniosłem ciało daleko, daleko, daleko w las. Na tyłach domu były meble do siedzenia oraz bramka, która prowadziła do pomostu z jachtem obok. Przez chwilę myślałem, że śnię, ale poszedłem tam i nie mogłem się powstrzymać przed zapaleniem fajki. W głowie już rozmyślałem nad planami, jak to można ładnie zagospodarować. Otworzyłem łomem drzwi garażowe, po czym wjechałem do środka. Zanim zacznę się rozpakowywać, musiałem się upewnić, że pozostałe posiadłości nie mają w środku żadnej hordy, która mnie w nocy zaskoczy. Wszedłem przez drzwi frontowe i prawie dostałem zawału, kiedy odpalił się alarm. Od razu pobiegłem do samochodu, wyjąłem naboje oraz strzelbę, po czym byłem gotowy na walkę o terytorium. Alarm po chwili jednak ucichł i pytanie brzmiało, czy maszerują tu wszystkie zombie z okolicy, czy głowa po prostu płata mi figle.
Spojrzałem na tereny za domem, ale oddzielała nas dodatkowo woda, więc pomyślałem, że można tu zrobić prawdziwą fortecę obronną. Sam dom był całkowicie pusty, więc o 12 obejrzałem kolejny program o stolarstwie. Czułem, że nauczyłem się już całkiem sporo i niedługo będę mógł moją wiedzę przetestować w życiu. Wychodząc usłyszałem dźwięk szyby, więc szybko wybiegłem, bo nie chciałem mieć rozbitego okna. Żadnego odcinka o wstawianiu szyb jeszcze nie oglądałem. Teraz przyszedł czas na ostatni dom. Wszystkie te posiadłości były wielkie, zastanawiałem się, jacy bogacze musieli tu zamieszkiwać. Żadnego domownika tu nie znalazłem, dlatego zacząłem zdejmować zasłony, które będę mógł rozwiesić w moim głównym domu. Zabrałem też kilka przydatnych rzeczy, po czym poszedłem się rozpakować. Zacząłem rozwieszać zasłony na wszystkie puste szyby, a koło 18 włączyłem telewizor w salonie. W programie opowiadano o poradach dotyczących survivalu i stawiania pułapek, a ja w międzyczasie włączyłem światło, które rozjaśniło ten przepiękny salon. Było tu tak przytulnie, że co chwilę się szczypałem, czy to nie sen. Przechodząc przez korytarz, nie mogłem patrzeć na tą krew, ale nie miałem już siły na latanie z mopem. Potrzebowałem czegoś słodkiego, dlatego zjadłem tabliczkę czekolady, zapaliłem papierosa na zewnątrz i położyłem się spać. Obudziłem się wcześnie rano i przyznam, że niesamowicie mi się tutaj spało. Po wstaniu klasycznie obejrzałem odcinek programu, można powiedzieć, że to już moja rutyna. Zjadłem śniadanko, a z racji tego, że wczoraj byłem taki zalatany, to zapomniałem o wzięciu chlorpromazyny, więc łyknąłem jedną tabletkę. Mama zawsze powtarzała, żeby nie jeść pigułek na pusty żołądek i tego się trzymałem. Wyszedłem na zewnątrz się rozejrzeć i wiedziałem, że cały dzień będę musiał poświęcić na rozpakowywanie wszystkich rzeczy z samochodu, bo była tego masa. W małej komórce urządziłem sobie składzik z bronią, a przy okazji załadowałem każdy magazynek do pełna, gdyby nadarzyła się jakaś kryzysowa sytuacja. Następnie porozstawiałem kanistry z benzyną przy ścianie. Praca pracą, ale przerwa na papieroska musiała być. Salon był bardzo ładny, ale trofeum jelenia idealnie wpasowało się w wystrój. Myślę, że projektanci mieszkań doceniliby mój gust. Następnie poprzekładałem jedzenie do kuchni, a gdybym potrzebował coś ugotować, to miałem pełno przyborów kuchennych do wykorzystania. Wszystkie narzędzia związane z majsterkowaniem zostawiłem w garażu, a medyczne akcesoria w łazience na górze. Miałem przy sobie ponad 150 sztuk papierosów, więc część zostawiłem w szafce nocnej. Jestem nałogowym palaczem, ale bez przesady. Biblioteczka w salonie będzie mi służyć jako miejsce na moje czasopisma oraz książki. Większość rzeczy z samochodu już wyciągnąłem, więc zostało mi dokładnie przeszukać dwa pozostałe domy i zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Znalazłem oczywiście jedzenie, książki, przybory kuchenne, ale w składniku dokopałem się do małego zestawu ogrodniczego i kilku nasion. Będę musiał zrobić gdzieś tu uprawę. Zostało mi jeszcze kilka rzeczy do przeniesienia, ale to już zostawiłem na dzień jutrzejszy, bo byłem naprawdę zmęczony. Idąc w stronę domu, podziwiałem otaczającą mnie scenerię, te światła pod wieczór były bardzo klimatyczne. Dobra, koniec tego podziwiania, trzeba iść spać. Zamknąłem się od środka i zasnąłem w sypialni.